Nazwa wioski pochodzi od imienia Kalewa, mitycznego praojca wszystkich Finów, a sam pomysł od Michała Makowskiego. Jego zauroczenie krajem o biało-niebieskich barwach zaczęło się lata temu, a dojrzewało na studiach. Podczas podróży do Finlandii wystarczy po prostu pojechać do Laponii, żeby zobaczyć, że to jest to miejsce, gdzie warto wracać i to jest ten początek pasji. Karkonosze są podobne, jeżeli chodzi o krajobraz, są też polodowcowe, roślinność jest dosyć podobna, a dodatkowo ta przestrzeń i też cisza, która jest w okolicy, szczególnie tutaj Borowic, blisko Karpacza, a jednak taki azyl, gdzie nie dociera tłum. Samo miejsce będzie łączyć w sobie kulturę Laponii i Skandynawii, dlatego podzielono je na dwie odrębne tematycznie części. W jednej znajdziemy przedmioty z życia Wikingów, w drugiej znany wszystkim domek muminków albo tradycyjną budkę na mleko. Domek na mleko, który będzie witał naszych gości, już zatrzymują samochody i patrzą, co to jest. Kanka na mleko, jeżeli jest w środku, znaczy, że mleko jest i nie potrzebujemy. Jeżeli będzie wystawiona z przodu, to zapraszamy kogoś, żeby nam ją uzupełnił. Tak się wita gości u nas. Jest Laponia w rozumieniu północy Finlandii. Natomiast w pozostałej części naszej wioski jest taki element skandynawski. Mamy namiot Wikinga, który robiony jest przez twórcę namiotów do serialu Vikings dla BBC. Genialnie wykonany, rekonstrukcja jedyna. W błędzie jest jednak ten, kto uważa Kalevala za muzeum lub skansen. Tutaj przede wszystkim chodzi o relaks i odpoczynek. Wszystko jest użytkowe, tu się będzie spało, jadło i bawiło. W każdym namiocie będzie taki piecyk i spokojnie ogrzeje wszystkich gości. Wioska rośnie w oczach. Pierwszy raz zaprosi gości za tydzień przy okazji wizyty świętego Mikołaja. Co potem? W lutym będzie festiwal Zorzy Polarnej, latem kino skandynawskie, a to dopiero początek. Jak widać, dystans z Polski do Skandynawii znacznie się skrócił, a najprostsza droga prowadzi przez Borowice. Dla Echo 24, Błażej Stachewicz.